Witam Was bardzo wszystkich serdecznie, tutaj Sonic Variant z tejże strony i zapraszam Was na drugi part filmu na temat mojego PSP. Pokazałem Wam w pierwszej części nie dokładnie tak naprawdę jaka jest konsola, dokładnie tydzień temu. No, powiedzmy, dokładnie tydzień temu, bo konsole dostałem w poniedziałek zeszły. Nie wczoraj, tylko zeszły. Powiem tak. Warto jeszcze powiedzieć o parę zdań na temat PSP, że jest to konsolka naprawdę dosyć, jak to wyrazić. Jeżeli macie konkretne fajne gry na swojej liście życzeń i będziecie chcieli kupić je oryginalnie, bo powiem wam, piracenie na PSP to nie jest nic fajnego, chociaż czasami, no jak nie ma się neta, tutaj bezprzewodowego, no to nic się nie zrobi, nie pobierze się żadnych gier cyfrowych, trzeba będzie przerobić konsolę. I tak zrobię w przyszłości, ale będę pobierał tylko wersje cyfrowe. Te, które tytuły są na płytkach UMD, będę kupował oryginalnie. Tak samo prawdopodobnie zrobię z Wii, a w dalekiej przyszłości może z Xboxem 360. W każdym bądź razie, warto powiedzieć, że jeżeli mamy już wyznaczoną, że tak powiem, ilość serii gier na tą konsolkę, to powiem wam, że konsola przydaje się naprawdę w miejscach, na przykład szkoła, gdzieś tam na jakimś wyjeździe czy coś. Po prostu konsola jest idealna do grania, tylko że jedno co mnie denerwuje to oczywiście ten cholerny manipulator, który u mnie jest taki, on nie jest delikatny, jak chcę powoli chodzić na przykład Wiktorem, chociaż w GTA dawno nie grałem już. Nie no, parę dni, ale na razie przestałem grać, bo sterowanie analogiem mnie po prostu wnerwia. Chcę chociaż lekko, stopniowo wychylać tą gałkę, to tak jakby szorstko poruszała się właśnie gałka i to mnie właśnie denerwuje w tym modelu. Będę musiał rozkręcić konsolę, tylko nie mam idealnych wielkości co do tych dziurek, żeby wykręcić śrubki, więc nie mam wyjścia, na razie muszę zostawić to tak jak jest. W każdym bądź razie konsola jest naprawdę super, muszę powiedzieć, i niestety, ale do końca tego roku konsola jeszcze będzie żyła, bo Sony jeszcze nie zapowiadało ostatecznie śmierci, zapowiedziało jedynie śmierć w USA i Japonii. W Europie jeszcze żyje ta konsola, aczkolwiek już tak to są już takie podrygi sprzętu. Żadnych gier już praktycznie nie ma. Myślałem, że wyjdzie FIFA 15 na PSP, ale guzik już nie wyjdzie. Wyjdzie już na PS Vita, jeśli chodzi o przenośne PlayStation. To tutaj jeszcze warto powiedzieć. Podoba mi się funkcja, że jak mogę sobie tylko raz musnąć przycisk od włączania, wyłączania, przytrzymania, zawieszenia funkcji klawiszowych PSP, to lekko jeszcze raz musnę przycisk i pojawia mi się ekran z gry, który sobie zapauzowałem w czasie szkolnym, i ja mogę sobie wrócić spokojnie do gry po takiej przerwie, nawet bardzo długiej, ponieważ RAM konsoli, mimo że tutaj to jest 32 MB, RAM konsoli pozwala na zachowanie, jeżeli nie wyjmie się płytki oczywiście, pozwala na zachowanie postępu, zamrożenie rozgrywki, i to jest bardzo fajne. Jedynie co mnie irytuje to oczywiście to, że nie możemy w trakcie takiego właśnie zamrożenia gry, nie możemy przejść do menu i nie możemy ustawić jakichś innych rzeczy w konsoli. To akurat boli, bo w PS Vicie już zostało coś takiego rozwiązane, ale to jest nowszy sprzęt, to był trochę w tym kierunku bardziej przemyślany. Natomiast dzisiejszy filmik będzie trochę krótszy, będzie trochę bardziej już porównawczy względem moich pozostałych handheldów, które mam. Mam jedynie trzy handheldy, tak więc porównania wielkiego nie będzie. Nie mam DS-a, nie mam głównego rywala PSP. Mam kiedyś mieć, ale kiedy to ja naprawdę nie wiem. Co prawda mam jedną grę, tylko bez pudełka i instrukcji, bo tak lubię najbardziej zbierać gry, a jednak cóż, na razie mam tylko sam
samą kartę. Co tu jeszcze warto wspomnieć o PSP? No, konsola jest o tyle fajna, że można sobie personalizować własne tutaj ustawienia, jakie się chce. Oczywiście to nie jest nic nowego, bo już w telefonach z kolorowym wyświetlaczem, czy nawet jeszcze tym monochromatycznym, można było sobie ściągać takie obrazki. Z tych telefonów pobierało się, oczywiście za opłatą, takie miniaturki. Ten, kto pamięta czarno-białe, takie fajne napisy, czy fajne pikselowe obrazki, to naprawdę szacun, to naprawdę jest coś spoko. Ale tutaj oczywiście to wtedy, na taką skalę, zmiana własnych ustawień i tak dalej, to było naprawdę coś nowego. Warto wspomnieć o tym też jeszcze, że obie te konsole, że tak powiem, rywalizowały, że tak powiem, może nie tak za bardzo bezpośrednio jak z DS-em, ale GBA trzymał się dalej dobrze, mimo to, że PSP uderzyło. Tylko że właśnie tu jest taki problem roku 2004 do końca życia PSP, czyli do dzisiaj, bo konsola sobie wyszła pod koniec 2004 w Japonii. W tym roku zrobię, oczywiście jak inaczej, filmik z okazji 10-lecia tej konsoli. Filmik ten odbędzie się 12 grudnia w rocznicę 10 istnienia tej konsoli. Pierwszy model mam, więc jeszcze lepiej. Wtedy, gdy wyszedł PSP, coś się zmieniło. Zmieniło się przede wszystkim to, że z początku był takim bardziej multimedium niż bardziej do grania. Owszem, potem już w 2005 zaczynały się pojawiać dosyć fajne gry, ale ze względu na funkcjonalność tego sprzętu, bardziej ludzie brali PSP jako taki, że tak powiem, taki troszeczkę lepszy odtwarzacz MP3-ek i zdjęć, ponieważ dlatego, że MP3-ki wtedy, jeszcze w 2004-2005 roku, miały bardzo małą pojemność flashową, miały przeważnie od 128 mega do nawet 215. Zmieszczenie dosłownie paru piosenek to no, było słabym pomysłem. No, wtedy jeszcze dużych kart pamięci nie było, więc wychodziło na jedno, że na przykład kupimy kartę 512 MB, to i tak za dużo nie pomieścimy jakichś tam rzeczy swoich osobistych. Ale jest taka jednak mała sprawa, jeszcze tutaj przeciągam, oczywiście film miał być o czym innym. Od początku życia konsoli, problem konsoli to, tak jak już mówiłem wcześniej, piractwo. Nie wiem, dlaczego tak PSP łatwo przerobić, co jest takiego łatwego w tym, że przerabia się konsolę. Nie wiem, może jest po prostu łatwiejszy dostęp do plików w konsoli, nie wiem jak to jest zrobione. Jest dobrze funkcjonujący emulator na PSP, ale ja go dzisiaj oczywiście usunąłem, bo mi zajmował prawie 2 giga na komputerze i no, jak już mam konsolę, to po co mieć emulator w zasadzie. Bo i tak będę musiał mieć wersję UMD w wielu gier. No owszem, tam potem już te cyfrowe sobie będę tylko pobierał. Ale fala piractwa na tej konsoli tak się przelała, że dzisiaj zdobycie nieprzerobionej konsoli, a ja taką mam, jest nieprzerobiona, to trzeba liczyć się z cudem, bo 95% konsol PSP zostało przerobionych albo natychmiastowo, albo po jakimś czasie. Z prostego powodu, bo można sobie tu oglądać filmy w rozdzielczości no, najlepiej 480x272. Nie wiem jak tam dalej jest, w kilku tylko formatach. Oczywiście oglądać zdjęcia, no i mieć filmy dla dorosłych, czyli pornograficzne, tak zwane dziwadła. I no, oczywiście i z czarnego rynku skopiowane gry, nie? No i konsola umarła dosyć, powiem szczerze, źle, bo znaczy umrzeć źle, no. Wszystko co umiera nie jest fajne, tak? Ogólnie sam proces umierania czegoś, zamykania, zaprzestania produkcji i tak dalej, nic z tym wspólnego nie jest fajne, tak? Ale chodzi o to, że koniec życia konsoli był już dawno przesądzony, już w 2011 zaczęło to już tak znikać. Popularność konsolki, znaczy konsola jest popularna, ale wsparcie od deweloperów już
z roku na rok malało ze względu na tą falę piractwa i już powoli nie opłacało się wydawać gier na UMD, a już większość studiów robiło gry w wersji cyfrowej, albo już nawet w ogóle nie robiło, bo nie zarabialiby na swoim projekcie. Słuchajcie, dzisiaj krótkie porównanie konsol moich. GBA w wersji pierwszej i PSP w wersji pierwszej. Szybko tu wam te sprzęty przybliżę. A może zrobię małą pauzę. No i mamy przed sobą dwie konsolki. Zaraz jeszcze przejdziemy do Game Geara, ale to jest już trochę mniej ważny temat, ponieważ to jest wielki grzmot. Więc tak. Game Boy Advance jest to przedstawiciel szóstej generacji konsol przenośnych. Umarł dla mnie za wcześnie, ponieważ co z tego, że DS wyszedł w połowie życia tej konsoli. GBA dla mnie mogło spokojnie żyć do 2010. Bez żadnych tam problemów konsolka mogłaby tyle przeżyć. Aczkolwiek DS dalej jeszcze istnieje, tylko że nie wiem, czy jakieś jeszcze gry wychodzą, bo DS i PSP wyszło w podobnym czasie. I właśnie teraz już te dwie konsole DS i PSP cierpią na już syndrom braku gier z powodu ich długiego już życia. 10 lat dla przenośnej konsolki to już jest naprawdę bardzo dużo. Dla przenośnej, dla stacjonarnej to tak jeszcze nie za bardzo, bez przesady. Więc tak, jeśli chodzi o gabaryty, to zobaczmy sobie mniej więcej proporcje. PSP jest odrobinkę dłuższe. Oczywiście w tych nowszych modelach będzie to trochę inaczej wyglądało. Ekrany są, no wiadomo, widać tak różnicę między rozdzielczością, szerokością, ale chyba troszeczkę bardzo podobnie jest z wysokością ekranu. Tu mówię o szerokości, a tu mówię teraz o wysokości ekranu. Natomiast rozłożenie przycisków jest bardzo podobne. Krzyżak z lewej strony, przyciski akcji z prawej, triggery z góry. No i wejście nośników z podobnej jakże strony jest zaznaczone. No i wejście rozszerzeń USB, micro USB jest tutaj. No i wejście rozszerzeń link też w podobnym miejscu. No oczywiście jakieś tam dodatkowe rzeczy, zamieszczenia, też tu są dodatkowe zamieszczenia. Niby przypadek, ale może coś tam Sony knuło koło Nintendo. Włącznik no znajduje się akurat gdzie indziej, więc tu nie ma co patrzeć. Zasilanie, no powiedzmy, że jest w podobnym miejscu, tylko że to jest opcjonalne oczywiście wejście. Wyjście słuchawkowe no jest na dole, ale z innej strony, wiadomo, podgłoszenie jest tu na PSP, no i tu na GBA. Co tu jeszcze? W zasadzie nic takiego, nie ma tu już w sumie takich rzeczy porównawczych. Więc tak, jeżeli chodzi o grubość, to GBA jest grubsze. Aczkolwiek wydaje mi się, nie no, chociaż prawie, kurczę, może jakoś położę tą konsolę. No widzicie, to jest takie przygotowanie na ślepego konia. Ja tym ślepym koniem jestem dzisiaj. Nie no, wydaje mi się, że GBA jest odrobinkę grubsze. Takie tyci. Ale nie przeszkadza mi to, ponieważ konsolka jest mniejsza, oczywiście lżejsza. No, nie mam baterii, bo się naładowały, a mi się nie chciało wkładać, bo po co porównywać wagę. PSP od razu wam powiem, jest cięższe, bo ma swoją masę, a bez baterii nie wiem jak to jest, nie chcę wyciągać, bo ta klapka się czasem zacina i ciężko potem tam dopiąć. Znaczy nie ciężko, tylko czasem jak chcę solidnie dopiąć, myślę sobie, że o, jest zapięte ładnie, a tu proszę, jednak jeszcze coś tam wystaje, nie? Co tu jeszcze powiedzieć? No słuchajcie, to jest takie trochę słabe porównanie konsol, ponieważ są to oczywiście dwa inne sprzęty, ale w podobnym czasie istniały. No mniej więcej tak ze sobą się rozeszły. Przeszły obok siebie, trochę tam trwały i no właśnie. I tak to wyglądało. No ale Game Gear to już chyba PS, to już chyba Game Geara nic nie przebije. Z wielkością to raczej widzicie wielką różnicę. Kto tu dominuje? Game Gear, bitch. Niestety, z grubością też nie ma sobie równych. Po prostu Game Gear to jest cegiełka, to jest cegła, to jest idealna broń w twarz. Po prostu, idealna. To z tym się nie umywa.
tutaj nie ma pały we wsi. No. Tak więc nie podskakiwać, bo Game Gearem przywalę. No i w zasadzie można powiedzieć, zasugerować takie głupie stwierdzenie, że też Sony trochę mogło wziąć od Game Geara jakąś stylistykę, ale tak mi się tylko wydaje. Po prostu konsole są do siebie podobne, jeżeli chodzi o ułożenie przycisków na froncie. Z tyłu, w zasadzie wejście od tego, no to chyba nie trzeba się dziwić, dlaczego tak to zastosowane. Każdy po prostu zrobił to bardzo podobnie, jeśli chodzi o taki wygląd. Dobra, więc to są moje trzy handheldy na dzień 16 września 2014. Mam nadzieję, że jakiś kolejny handheld przyjdzie. Chciałbym kiedyś zdobyć niepopularną, oczywiście kiedyś dosyć znaną Nokia N-Gage, konsolofon tak zwany, komórka i konsola w jednym. Nie wiem, czy dam radę ją zdobyć, bo jest czasami bardzo rzadka, a gry na ten system to już w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Po prostu są albo drogie, albo niespotykane. Bo Nokia przesadziła, ale o tym już będę opowiadał kiedyś w konsologii, bo oczywiście wezmę konsolofon pod uwagę. No i dobra, więc Game Boy Advance, Game Gear, kartridżowe systemy i jedyny przenośny optyczny przedstawiciel konsol przenośnych są tutaj razem ze mną. Jutro moi drodzy, nakręcę filmik dotyczący rocznicy GTA 5 na siódmą generację konsol, czyli na PS3 i Xboxa 360. Nakręcę fajny materiał, taki nostalgiczny. Wypowiem się na temat pierwszych moich chwil z GTA 5. Opowiem wam o premierze, oczywiście macie do niego dostęp za pośrednictwem YouTube'a. Nakręciłem dosyć ryzykowny materiał, ponieważ chciałem przede wszystkim nakręcić premierowy gameplay z moim udziałem albo czyimś udziałem w MediaMarkcie. Chciałem nagrać, ale no niestety nie wyszło. Pamiętacie dobrze, to takie chciałem jaja zrobić dla was. Co tu jeszcze chcę wam powiedzieć tak na krótko? Jakieś nowe plany? No, filmiki będą się pojawiać już troszkę, powiem delikatnie, mniej często, ponieważ szkoła troszeczkę łapie za głowę, tarmosi mnie we wszystkie strony i nie mam za bardzo czasu na złapanie oddechu i chociaż poświęcenie 30 minut na nagranie jakiegoś fajnego odcinka Zagrajmy. Mam nadzieję, że niedługo nakręcę coś z San Andreas, bo chcę naprawdę skończyć tą grę, chociaż fabularnie jak na razie bardzo szybko, a potem już będę mógł się migdalić z całym już systemem rzeczy, jeśli chodzi o tą grę. Dobra, kładę handheldy na swoje dawne miejsca. Chciałem je tylko tak na chwilę przyrównać. Stoisz? Nie będziesz się kiwał? Nie pij za dużo alkoholu, mówię ci, to naprawdę szkodzi zdrowiu i innym rzeczom. Ładnie wkładamy PlayStation Portable w wersji 1004. Naprawdę ładna to jest konsolka. Nie jest zarysowana za bardzo. No tu są jedynie takie kropeczki spowodowane tym, że zdejmiemy obudowę i nie przeczyścimy za bardzo, albo ekranu już takiego bardzo widocznego, bo to jest jedynie osłonka na ekran. Zostaną takie pyłki, takie białe punkciki są w grze, ale jakoś ja, jak grałem Sonic Rivals czy w Gran Turismo, chociaż w Gran Turismo najmniej ostatnio gram, uruchomiłem jedynie, nie wiem, grę 3 razy, tylko Sonic Rivals może z 6-7, to te kropki mi i tak nie przeszkadzały w grze, bo się skupiałem głównie na chłonięciu grafiki, muzyki i pokonywaniu poziomów. No. Niektórym grafika z PSP może się nie podobać, bo jest trochę podobna do PS2, chociaż ja uważam, że ta grafika z PS2 w grach czy w wersjach portowanych z PSP na PS2 jest trochę lepsza, bo na PS2 jest troszeczkę większy ekran, większa rozdzielczość i troszeczkę lepsze jakościowo tekstury. Przynajmniej tak mi się wydaje. No ale PSP nie jest takie też złe. Można powiedzieć, że to jest takie przenośne PS2. No dobra, więc to było PSP w części drugiej. To będzie koniec materiałów o tej konsoli. Oczywiście będą się pojawiać także i inne dotyczące, nie wiem, otrzymywanych przeze mnie akcesoriów, czy oczywiście gier. To jest bardzo naturalne.
Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego sprzętu, czy coś tam, czy chcecie czegoś dowiedzieć, to walcie śmiało. Ja już troszeczkę znam tą konsolę, tak więc już nie jestem zielony. No i cóż dalej powiedzieć, to będzie wszystko z mojej strony, tak więc pozdrawiam was bardzo wszystkich serdecznie, do zobaczenia następnym razem i oczekujcie na kolejne filmiki, bo ostatnio już naprawdę ciężko z tymi filmami się wyrobić. Trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo wszystkich serdecznie, cześć.